tylko Jezus Chrystus zbawi. Urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, bo on zbawi swój lud od jego grzechów. Mateusza 1:21. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. John 3:16. Rzekł mu Jezus: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Jana 14:6. Nie ma w żadnym innym zbawienia, bo nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dzieje apostolskie 4:12. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, i że został pogrzebany, i że trzeciego dnia zmartwychwstał zgodnie z Pismem. 1 Koryntian 15:3-4. Którym mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Efezjan 1:7. Są cztery prawdy, które musimy w pełni zrozumieć. Pierwsze, Bóg bardzo cię kocha. On chce, abyś miał z nim życie wieczne w niebie. Bowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego syna, by każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. John 3:16. On chce, aby być z nim obfite i sensowe życie. Złodziej nie przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby mieć życie i mieć je w obfitości. Jana 10:10. Mimo to wiele ludzi nie ma sensu życia i nie ma pewności, czy ma życie wieczne, ponieważ drugi, człowiek jest z natury grzeszny, dlatego jest oddzielony od Boga. Wszyscy zgrzeszyli, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Rzymian 3:23. Bo miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. 1 Tymoteusza 6:10. Zapłatą za grzech jest śmierć. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. Rzymian 6:23. Biblia wymienia dwa rodzaje śmierci: śmierć fizyczna, a jak postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Hebrajczyków 9:27. Duchowa śmierć lub wieczne oddzielenie od Boga w piekle. Ale bojaźliwi i niewierzący, i obrzydliwi, i mordercy, i rozpustnicy, i czarownicy, i bałwochwalcy, i wszyscy kłamcy będą mieli swój udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką, to jest śmierć druga. Objawienie 21:8. Jeśli człowiek jest oddzielony od Boga z powodu swojego grzechu, jakie jest rozwiązanie tego problemu? Często myślimy, że rozwiązaniami są religia, dobre UCZYNY i dobre MANURY. To jest tylko jedno rozwiązanie od Boga. Trzeci, Jezus Chrystus jest jedyną drogą do nieba. To jest deklaracja Boga. Rzekł mu Jezus: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Jana 14:6. Zapłacił pełną karę za nasze grzechy. Albowiem i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga, choć w ciele poniósł śmierć. Te ożywiony duchem, 1 Piotra 3:18.
w którym mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, Efezjan 1-7, ma obietnicę życia wiecznego. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, a kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim. Jana 3:36. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, lecz darem Bożym jest życie wieczne przez Jezusa Chrystusa. Pana naszego. Rzymian 6:23. Parte musimy wierzyć w Jezusa Chrystusa, aby zostać zbawionym. Nasze zbawienie dziękuję łasce Bożej przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Efezjan 2:8-9. Bo każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Rzymian 10:13. Modlitwa grzesznika. Módlcie się z wiarą, Panie Jezu, dziękuję bardzo, że mnie kochasz. Wyznaję, że jestem grzesznikiem i proszę o przebaczenie. Dziękuję za Twoją śmierć na krzyżu. POCHUZENIE i zmartwychwstanie, aby zapłacić za wszystkie moje GRZECHI. Ufam Tobie jako mojemu Panu i Zbawicielowi. Przyjmuję Twój dar życia wiecznego i oddaję Tobie moje życie. Pomóż mi przestrzegać wszystkich Twoich przykazań i być miłym w Twoich oczach. Amen. Jeśli zaufaliście Jezusowi Chrystusowi, przydarzyło się Wam, teraz masz życie wieczne z Bogiem i taka jest wola Tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Jana 6:40. Wszystkie Twoje grzechy zostały zapłacone i przebaczone. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Lecz ten człowiek, złożywszy na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, Hebrajczyków 10:12. Jesteś nowym stworzeniem w oczach Boga, to początek Twojego nowego życia. Dlatego jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. 2 Koryntian 5:17. Stałeś się dzieckiem Boga, lecz tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię, Jan 1:12. Dobre uczynki nie są dla nas sposobem na zbawienie, ale dowodem lub owocem naszego zbawienia. Bo jesteśmy Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg przedtem przeznaczył, abyśmy w nich chodzili. Efezjan 2:10. Niech Cię Bóg błogosławi.